Czy masz dosyć ciągłego biegania do linii i zagrywania piłki na tapina? Czy czujesz czasami blokadę, totalną blokadę w ataku i nie masz żadnego pomysłu, jak rozbić obronę swojego oponenta? A może frustrujesz się, kiedy ktoś ma 30 zawodników na własnej połowie i grasz na gościa, który zamiast grać w FC24 Foot Champions czy Rivalsy, powinien aktualnie stawiać bramy, mosty, mury, czy robić inne rzeczy związane z murowaniem? Jeśli tak, to Lisandro Lopez przychodzi do Ciebie z pomocą i w dzisiejszej Akademii Liska poradzimy sobie z tym problemem, dlatego oglądaj, byczku, ten materiał uważnie i do końca, bo rozwiążemy tą zagadkę. I pamiętajcie, byczki, jeśli chcecie więcej tutaj na kanale YouTube'owym, więcej odcinków Akademii Liska, to łapeczka w górę obowiązkowa i dajcie znać w komentarzu, o czym mam nagrać kolejny odcinek Akademii Liska. I pamiętajcie też, że w opisie macie moją taktykę, którą zrobiłem 20-0 Foot Champions ostatnio. Nie będę się chwalił, nie będę. Macie jedną przykładową lekcję z kursu, jak robić elastico i reverse elastico. I zapiszcie się obowiązkowo na bezpłatny trening, który odbędzie się 13 grudnia o 20.00, bo tam sobie ogarniemy bardzo dobrze defensywę. Och, bardzo dobrze, to będzie bardzo dobry trening, bardzo dobry, nie? I to bezpłatny, za darmo to uczciwa cena. I byczku, wrzucam ten odcinek w sobotę rano i będzie to niezwykle przyjemny, ale też niezwykle mięsisty poradnik do Foot Champions. Jestem również niezwykle ciekawy, jak wygląda w tym momencie Twój bilans Foot Champions w sobotę. To znaczy, czy Ty już w sobotę masz zagrane całe Foot Champions, jest po zawodach i w ogóle no nie ma Foot Champions już, bo wszystkie mecze masz zagrane, czy może rozbijasz sobie to na 1, 2, 3 dni, bo również o tym będziemy rozmawiać sobie w tym odcinku. I partnerem dzisiejszego odcinka jest STS, czyli legalny w Polsce bookmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. I po raz kolejny przychodzą z fajną promocją, bo wystarczy, że założycie konto z kodem LISEK, pierwszy link w opisie, płacicie co najmniej 50 PLN-ów na swoje konto i postawicie na wygraną Dumy Katalonii, to jeśli Katalończycy wygrają swoje spotkanie, to na wasze konto wpada dodatkowe 400 zł. Cały regulamin akcji jest oczywiście w opisie i ta akcja łączy się oczywiście z wszystkimi innymi promocjami, takimi jak pierwszy zakład bez ryzyka do 100 PLN-ów i do 1500 zł bonusu przy pierwszych 3 wpłatach, więc warto skorzystać. A mój kuponik na dzisiaj i jutro, choć ten ostatni to nie pamiętamy. Barcelona, no wygrywa swoje spotkanie z Gironą, kurs 1,51. Grają w niedzielę o 21.00, grają u siebie, więc myślę, że tutaj problemów jakichś specjalnych nie powinno być. Kolejny meczek to Bilbao. Wygrywa z Granadą i tutaj Athletic Bilbao 1,67 kursik. Atletico Madryt, Almeria, Atletico no 1,22. Typowo troszeczkę na podbicie kursu całego kuponu. No i Real Madrid, oczywiście, że Real Madrid już dzisiaj zwycięża o 16.15. Największy kurs tego kuponu po 1,80 i za 5 dyszek mamy do zgarnięcia 243,76 zł. Pamiętajcie, byczki, pierwszy link w opisie. Pamiętajcie, żeby grać rozważnie i pamiętajcie, że zakłady bookmacherskie są tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Wracamy do odcinka. Aż założę okulary. Punkt pierwszy. Rozbijaj swoje mecze Foot Champions na 3 dni. Ponad 40% graczy rozgrywa albo początkowo w ogóle ma plan rozegrać swoje mecze Foot Champions jak najszybciej, w piątek. I niestety, ale w większości przypadków kończy się to tym, że wbijamy 9, 11 winów, czasami może 14 i po pierwszej, drugiej, trzeciej porażce jesteśmy tak sfrustrowani, że my już autentycznie nie mamy ochoty grać w tą grę. I dlaczego tak się dzieje? Moja teza jest taka, że w dzisiejszych czasach my jako ludzie, jako społeczeństwo bardzo rzadko potrafimy czekać na cokolwiek. Chcemy mieć wszystko już, natychmiast i nawet godzina, jeden dzień to już w ogóle jest abstrakcja. I niestety w Foot Champions widzimy to idealnie wręcz, bo w momencie, kiedy masz do zagrania 20 spotkań i masz z tyłu głowy, że po rozegraniu tych 20 spotkań dostaniesz nagrodę, którą będą paczki twoje, to ty nie chcesz poczekać do soboty, to ty nie chcesz poczekać do niedzieli, jeśli te paczki oczywiście cię motywują najbardziej, tylko chcesz te paczki otrzymać jak najszybciej. I oczywiście ja tutaj nie poruszam kwestii nagród Foot Champions, bo wiadomo, że czasami za 9 minut są lepsze nagrody niż za 20, natomiast my tutaj mówimy o najlepszym sposobie na rozegranie całego Foot Champions, żeby wbić jak najlepszy bilans. I dlatego zachęcam cię, byczku, żebyś rozbił swoje mecze Foot Champions, jeśli tylko i wyłącznie masz na to możliwości, masz czas, bo to jest najważniejsze. Oczywiście FIFA dla nikogo nie jest najważniejszą czynnością w życiu, natomiast jeśli masz tylko i wyłącznie taką możliwość, to rozbij sobie całe Foot Champions, czyli te 20 meczów na 3 dni.
piątek, sobotę, niedzielę. I w momencie, kiedy jesteś dobrym zawodnikiem i celujesz w 16, 18, 20 winów, to zagraj w piątek do pierwszej porażki, w sobotę zagraj do drugiej porażki, a w niedzielę już wiadomo, graj do końca. Natomiast, jeśli jesteś troszeczkę słabszym zawodnikiem, to w piątek zagraj do dwóch porażek, w sobotę zagraj do czterech porażek, czyli będziesz miał cztery porażki po sobocie maksymalnie, natomiast w niedzielę, no już wiadomo, graj do końca. I takie rozbicie, po pierwsze, wpłynie na ciebie pozytywnie pod względem emocji, czyli ten natłok emocji nie będzie wrzucony w jeden dzień, w jeden kocioł i to wszystko zacznie się mielić, tylko będziesz miał trzy pełne dni na uspokojenie się, na przespanie się, na poznanie tak naprawdę samego siebie, bo w sytuacji, kiedy my gramy wszystko na strzała, to niestety, ale to nie jest dobry pomysł. I niestety, ale rozgrywanie 20 meczów to często też jest próba naśladowania prosów, którzy rozgrywają te 20 meczów w 2 godziny, w 3 godziny, w 4 godziny, w 1 dzień i wbijają 20 minut, 19 minut. I w momencie, kiedy my chcemy naśladować tych najlepszych zawodników, czy to w Polsce, czy na świecie, to zapominamy, że my nie gramy tak jak oni. A w momencie, kiedy ty wygrywasz wszystkie spotkania mecz po meczu, 20 winów robisz Food Champions regularnie, to nie ma problemu, żebyś ty grał te 20 meczów na strzała, bo ty będziesz cały czas ponad każdym tak naprawdę oponentem, z którym się będziesz mierzył. Natomiast jeśli jesteś na poziomie 16 winów, 18, nawet 20 winów, które robisz nieregularnie, to ty potrzebujesz koncentracji, potrzebujesz spokoju i potrzebujesz opanowania emocji, żeby w każdym z tych spotkań dać z siebie wszystko. I płynnie przechodzimy do punktu drugiego. Rób przerwy po porażkach. To jest niezwykle istotne, żeby po każdym przegranym spotkaniu zrobić sobie co najmniej 5 minut przerwy, a jeśli jesteś bardzo podirytowany, to 15-20 minut przerwy jest wręcz obowiązkowe. Bo ile razy miałeś takie spotkanie, gdzie wygrywałeś, gościowi się odbiło jeden, drugi, trzeci raz, strzelił ci 3 bramki totalnie z dupy i przegrałeś to spotkanie i byłeś tak wkurzony, że chciałeś się jak najszybciej odkuć, rozgrywałeś kolejne spotkanie, znowu byłeś dużo lepszy od przeciwnika, ale przez swoje emocje, przez wielki natłok tych emocji, znowu przegrałeś mecz. I Food Champions, nie mamy nagrody za jak najszybsze rozegranie Food Champions i nie mamy też nagrody za rozegranie miliona spotkań w dany weekend Food Champions, bo mamy maksymalnie 20 meczów. I każde z tych spotkań, każde z tych 20 meczów dla ciebie, jako casualowego zawodnika, który gra sobie dla przyjemności, ale chce jednocześnie się rozwijać, to Food Champions powinno być dla ciebie takim najważniejszym momentem w tygodniu, jeśli chodzi o FIFA, i to tutaj powinieneś się skupić jak najmocniej właśnie na tych 20 spotkaniach, bo każde z tych spotkań powinno być dla ciebie takim meczem turniejowym. Tak jak dla najlepszych zawodników w Polsce i na świecie są mecze turniejowe, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata i tak dalej, to dla ciebie takimi mistrzostwami świata może być właśnie Food Champions. I dlatego rób przerwy po porażkach minimum 5 minut, a optymalnie 15-20 minut po każdej porażce. I najważniejsze, punkt trzeci, zagranie z tytułu i za chwilkę sobie wymyślimy jakąś nazwę, natomiast wygląda ono w taki oto sposób. I standardowo skupiamy się na dwóch elementach, na tym zawodniku, którego widzisz w tym momencie, oraz na padzie, no bo to jest cała tak naprawdę magia. To jest materiał nagrany 8 grudnia, czyli w zasadzie w piątek, czyli po patchu, więc to już jest materiał po patchu, dlatego jest on niezwykle fajny i pomocny dla ciebie, więc sprawdzamy. Marcos Llorente, podajemy z L1 do Mo Salaha, zwykła wrzuteczka i to zagranie ma wszystkie symptomy German Balla, natomiast jak za chwilkę ci pokażę, to czasami nie będziemy chcieli w ogóle wykonywać German Balla i będziemy chcieli wykonywać jakąś inną dziwną piłkę, dlatego ja myślę, że nazwa tego zagrania to może być Ching Chao Ball. Nie wiem czemu, ale tak mi się jakoś skojarzyło. I przekminimy to sobie na spokojnie, klatka po klatce. Otóż, Marcos Llorente to jest u mnie środkowy pomocnik. On jest bardziej defensywny. I ja gram oczywiście formacją 4-4-2. Formacje, taktyki, wytyczne możecie znaleźć w opisie, przypominam. Natomiast najważniejsze jest to, żeby ten eśpek, który my docelowo będziemy chcieli wbiegać w pole karne, był dosyć wysoki. Nawet nie chodzi tutaj o to, żeby on był nie wiadomo jak wysoki, natomiast chodzi o to, żeby on się potrafił chociaż troszeczkę przepychać pomiędzy tymi rosłymi defensorami twojego przeciwnika. Więc w momencie, kiedy jesteśmy tutaj środkowym pomocnikiem, to najważniejszą czynnością jest zagranie piłki z L1 plus podanie, no czyli zwykłe podanie do
skrzydłowego. Czyli w tej sytuacji jest to Salah, natomiast często również będzie to Frankowski jako boczny obrońca, czy też Bacha, która ma fenomenalne wrzutki. I fajnie, jeśli ta karta, która będzie wrzucała tą piłkę, będzie miała dużą statystykę dośrodkowań, bo wtedy te wrzutki będą jeszcze celniejsze i te piłki będą dużo lepiej leciały. Za chwilkę Ci pokażę, jak to dośrodkowanie dokładnie ma wyglądać, żeby spełniało wszystkie wymogi. I w momencie, kiedy zagrywamy do tego zawodnika na skrzydle z L1 i spójrz, jaka dzieje się magia, bo tak naprawdę mamy dwie opcje, które mogą się wydarzyć. Pierwsza to jest ta sytuacja, która się wydarzy w tej sytuacji. Otóż nikt tutaj nie będzie próbował kryć tego Marcosa Llorente i wrzucimy sobie spokojnie piłkę w pole karne. Natomiast drugą opcją może być to, że nasz oponent będzie przełączał się na środkowego obrońcę albo nawet na tego bocznego i będzie biegł za naszym Marcosem Llorente. I wtedy cała linia defensywna naszego przeciwnika będzie przesuwała się w stronę bramki. Co nam to da? Da nam to bardzo dużo. Otóż linia defensywna naszego oponenta będzie cały czas bardzo, bardzo głęboko, a my w tym obszarze będziemy mieć bardzo dużo miejsca, bo przez to, że on będzie puszował tych swoich obrońców w stronę bramki, no to jego środkowi pomocnicy i napastnicy nie zdołają załatać tej luki i wtedy będzie tam miejsce na strzały z dystansu, strzały finezyjne, które po patchu są również niezwykle mocne, tylko potrzebują precyzyjnego wykończenia, więc zajrzyj do poprzednich materiałów Akademii Liska, gdzie poruszaliśmy tematy strzałów z dystansów, mamy strzał z zewnętrzniaka, mamy strzały, no możemy sobie również zagrać fajną klepkę, więc możliwości naprawdę mamy bardzo dużo. Natomiast co się tutaj wydarzyło w tej akcji? Popatrz. Najważniejsze jest po tym zagraniu, żeby obserwować tego zawodnika, to jest oczywista oczywistość, natomiast równie ważne jest to, żeby tym zawodnikiem, którym mamy aktualnie piłkę, w jakiś sposób oszukiwać naszego oponenta. To znaczy, my nie możemy stanąć w miejscu i sobie czekać, aż ten Marcos Llorente tutaj wybiegnie, nie, tylko my musimy to tutaj iść, to tutaj się kręcić, szukać wolnej przestrzeni po prostu i wolną przestrzeń sobie gdzieś tam lawirować, bo niezwykle istotne jest to, że popatrz, w momencie, kiedy Marcos Llorente biegnie w tą stronę, to nasz przeciwnik będzie musiał też uważać na Ginole. Nasz przeciwnik będzie musiał blokować Mbappe. I czyli to jedno zagranie bardzo dużo dobrego nam w ogóle da w całości, bo w sytuacji, kiedy tylko Marcos Llorente by szedł, to mogłoby to gdzieś tam być podejrzane. A natomiast w sytuacji, kiedy idzie trzech zawodników, to nasz oponent do końca nie wie, do którego zawodnika zagramy. I to będzie także nasze błogosławieństwo, bo nawet jeśli będziemy chcieli zagrać do Marcosa Llorente, to za chwilkę pokażę Ci przykłady, ale nasza piłka czasami będzie spadać właśnie pod takiego Ginole albo pod takiego Mbappe. I to jest schemat wręcz idealny, który możesz wytrenować i wyćwiczyć i tak naprawdę używać w każdym spotkaniu, kiedy będziesz miał jakieś problemy z budowaniem akcji. Ja to stosuję i powiem szczerze, w FIFA 22 już się słyszało o tym German Ballu długie, długie lata, natomiast po meczu właśnie z Damianem z PLKD, który mi wytłumaczył tego German Balla, to zacząłem to stosować i no w taki sposób się to powracało, że w FC 24 dużo osób mówi, że takie zagrania w ogóle nie działają, natomiast w momencie, kiedy ja zagrałem jedno spotkanie dosłownie dzisiaj i grałem tylko i wyłącznie przez cały mecz German Ball, bo przeciwnik już nawet to wiedział, to i tak większość German Balli po prostu wychodziła. Nie zawsze będziemy strzelać gole, natomiast w większości sytuacji będziemy naprawdę budować groźne akcje. Cofniemy się trochę do tego podania Llorente. Zobacz, podaje z L1, czyli przypominam, przycisk L1 wypuszcza naszego zawodnika. Możemy także oczywiście być takim Mohamedem Salahem przy piłce już i manualnie wypuścić tego zawodnika do ataku, czyli wykręcamy wtedy na przykład lewy drążek analogowy w stronę tego zawodnika, którym chcemy pobiec w pole karne, klikamy L1 i wtedy ten chłopak sobie tutaj biegnie. Pamiętaj, byczku, potrenuj to sobie w skład Battlesach na najniższym poziomie, bo wtedy jest po prostu najłatwiej. I zobacz, ja tym Mohamedem Salahem biegnę wolną przestrzeń, tutaj robię ball rolla. Tutaj on musi uważać na tego Ginole. Tutaj znowu zmieniam kierunek biegu, no bo jestem Mohamedem Salahem, więc chcę tą piłkę wrzucić lewą nogą. Leci zwykła wrzutka. Spójrz, to jest zwykła wrzutka, ja mam ustawienia alternatywne, więc to jest wrzutka na kółku. Trzy paski siły, niecałe trzy paski siły. Leci mocna dzida w pole karne. Hop. I popatrz. Bardzo często będzie się właśnie coś takiego działo i
ostatecznie ta piłka to nie jest jakaś idealna sytuacja, natomiast ona jest niezwykle groźna i zobaczmy jeszcze raz, jaka ta piłka jest. To jest taki bardzo mocny knuckleball, który on jest niezwykle silny, ta wrzutka jest niezwykle silna i ona szybko opada. Nie wiem, czy zauważyłeś. Ona jest mocna, silno opadająca i bardzo często właśnie będzie ona szła za linię, jeśli to będzie prawonożny zawodnik, to ona będzie szła właśnie za linię tych defensywnych środkowych obrońców. I w ten oto sposób będziemy mieli sytuację sam na sam, albo będziemy mogli fajnie zgrać właśnie w pole karne, albo będziemy właśnie mogli zgrać do napastnika jednego, drugiego, trzeciego, hopsa, hopsa, hopsa. I różne rzeczy tutaj się będą działy. Dlatego pokazuję m.in. tą akcję, gdzie to nie jest idealnie sytuacja sam na sam, tylko mamy tutaj troszeczkę przypadku, dużo szczęścia, natomiast sytuacja była bardzo groźna i takie German Bole będą nam budowały naprawdę dużo solidnych akcji. I spójrz, byczku, druga akcja. Jesteśmy Sonem, podajemy do Marcosa Llorente, znowu identyczny schemat, czyli podanie L1 do Salaha i Salahem będziemy się tutaj gdzieś bawić. I zobacz, ja chciałem zagrać piłkę do Marcosa Llorente, totalnie mi to nie wyszło. I zobacz, co się wydarzyło dalej. Czyli z takiego cięciało bola zbudowaliśmy akcję bramkową. Totalnie przypadkiem mogłoby się wydawać. Natomiast jeśli ty to masz wytrenowane i ten schemat czasami się zamieni właśnie z German bola w cięciało bola, to nagle to nie jest już przypadek, tylko to jest wytrenowana rzecz, którą gdzieś tam masz z tyłu głowy. I jak to się wydarzyło? Przekmińmy i przeanalizujmy to sobie na spokojnie. Jesteśmy Marcosem Llorente, pamiętajmy. L1 plus X i lewa gałka analogowa w stronę skrzydłowego. Możemy także zagrać na przykład do Bachy, która była tutaj na drugiej stronie, natomiast lepiej zagrywać, no szybciej i łatwiej jest zagrać do zawodnika, który jest nas bliżej, po prostu. I zobaczmy, jesteśmy Salahem, znowu, bawimy się jakaś przekładaneczka, tutaj sprint, tutaj wolna przestrzeń, tutaj ball rolling, no cokolwiek tak naprawdę i spójrz. Zbyt lekko tak naprawdę, choć nie, nawet nie. To są trzy kreski siły. Spójrz. Trzy kreski siły i to jest lewy analog wychylony wręcz idealnie do Marcosa Llorente. Oczywiście w idealnych warunkach my chcemy piłkę zagrywać w sytuacji, kiedy ten nasz Marcos Llorente będzie o tutaj mniej więcej, tak? Czyli na linii mniej więcej, może wezmę tutaj żółty pisak i będzie mniej więcej na linii tego ostatniego obrońcy, tak? I on będzie sobie tutaj hopsa, biegał i będziemy dawać dzidę za linię właśnie ostatnich defensywnych zawodników. Natomiast, no tutaj po prostu wydarzył się cięciało ball i przez to Mohamed Salah, spójrz, zagrał do Ginoli, czyli to tak naprawdę zwykła wrzutka, bo przypominam, to jest zwykła wrzutka w tej sytuacji. I tak, pozbywamy się już jednego zawodnika, ten zawodnik za chwilkę też nam zniknie z radaru, bo spójrz, poleciał sobie do przodu. I po prostu, bo my tylko przyjęliśmy piłkę. I pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy nasz oponent atakuje naszego napastnika, a my jesteśmy plecami do bramki, to bardzo polecam używać L2, czyli zastawić się z tą piłką, żeby mieć troszeczkę czasu na reakcję. Natomiast co robimy po zastawieniu? No oczywiście idziemy wolną przestrzeń, czyli mamy tutaj wolną przestrzeń, to się tutaj kierujemy z użyciem przycisku L2, czyli zastawiamy się, żeby ta ręka gdzieś tam mu tak idź ode mnie, zły człowieku. I idziemy w wolną przestrzeń i wtedy możemy więcej czasu poświęcić na pomyślenie, w jaki sposób rozegrać tą akcję. Natomiast no tutaj nawet nie było takiej potrzeby, bo ten nasz Rafael Varane sobie po prostu poleciał w pizdu. Natomiast później mocne podanie do Mbappe i znowu, no to jest właśnie schemat rozgrywania cięciało bola, bo takie rzeczy się dzieją. Kolejny przykład, kolejne spotkanie. Spójrz, Bellingham podaje do Rio Ferdinanda i możemy też Rio Ferdinandem sobie polecić do ataku. No silny, wysoki, szybki nawet, trafiony, niewymienny w paczce w ostatnim odcinku, więc jak jeszcze nie widziałeś, to zobacz. Ferdinand, podajemy L1, przypominam, plus X do naszego skrzydłowego, albo no w tej sytuacji podałem po prostu do Militao. I spójrz, co się dzieje. Ferdinand zaczyna biec już w stronę, widzisz, ręczkę podnosi i zaczyna biec w stronę bramki. Jestem Militao, no Militao ma kiepskie dośrodkowania, więc co robię? Widzę Bachę, podaję do Bachy, a Rio Ferdinand co robi? Dalej biegnie. Ja cały czas mam go na uwadze, że to właśnie do niego będę chciał zagrywać piłkę. I co się dzieje dalej? Jesteśmy Bachą,
jesteśmy Bachą. Znowu, trzy kreski, spójrz, tutaj niecałe trzy kreski. Więc będziemy chcieli mniej więcej 2,5-3 kreski siły zrobić dośrodkowanie. I to jest, pamiętaj, zwykłe dośrodkowanie, żadnych przycisków. Przeanalizuj sobie tego pada jeszcze raz, jak masz jakieś wątpliwości. I popatrz, lewy analog idzie w tym kierunku, żeby to była fajna dzida tutaj na zamknięcie słupka. To nie była idealna piłka German Bolowska. To nie był Cinkciało idealny bol. To było zagranie po prostu do rosłego napastnika. Zgraliśmy szybko piłkę i strzelamy gola. Spójrzmy na spokojnie jeszcze raz, jak to wyglądało w całości, żebyś mógł sobie to zobaczyć. Tak, to wygląda. I najważniejsze jest to, że to jest jeden schemat. Czyli zobacz, że ty nie musisz tutaj uczyć się miliona różnych rzeczy, tylko tak naprawdę uczysz się jednego schematu, który możesz sobie samemu w dowolny sposób edytować i w różny sposób rozgrywać. To znaczy, ty możesz to robić środkowym obrońcą, możesz to robić środkowym pomocnikiem, możesz to robić nawet bocznym napastnikiem, jeśli masz taką okazję. Natomiast najważniejsze jest to, żeby nasz zawodnik wychodził z takiej głębi. Czyli żeby pojawienie się owego zawodnika było czymś niespodziewanym w polu karnym oponenta, bo wtedy właśnie automatycznie bot, komputer zostawia tego jednego bąbelka niekrytego. I zobacz, bo jak się temu przyjrzymy, popatrz. Ferdinand, no już w tym momencie chłop ma lipę. Umówmy się, bo tutaj mam dwóch zawodników niekrytych i popatrz. Jeśli ktoś tego manualnie nie jest w stanie naprawić, a większość graczy nie potrafi przełączać się prawym analogiem, dlatego polecam się tego nauczyć, bo tylko i wyłącznie wtedy możecie to samemu w jakikolwiek sposób zablokować, bo inaczej jest kapiszą i po temacie. Spójrzcie, tutaj jest trzech zawodników, którzy kryją nie wiadomo kogo i popatrz, nikt tego Ferdinanda biednego, no nie biednego, bo to no nie jest biedny, bo on za chwilę strzeli gola albo zrobi całą akcję, nikt go nie kryje. No nikt go nie kryje, spójrz, tu jest para jedna, tutaj on kryje tego, ten kryje tego, tutaj jest jakieś zamieszanie, nie wiadomo do czego to wszystko jest podobne, a jedna, taki niebieski ocean, Rio Ferdinand, jest samotnym białym żaglem i dzięki temu my możemy spokojnie do niego zagrać, natomiast co dalej się dzieje, spójrz, że często będzie się działo to, że już automatycznie przełączy przeciwnika na właśnie tego środkowego obrońcę i bardzo dużo osób robi błędny pierwszy ruch środkowym obrońcą, a to on jest w tej sytuacji najważniejszy, no bo jeśli on by idealnie tutaj pokrył, to tej bramki by prawdopodobnie nie było, ale spójrzmy co robi ten zawodnik, zamiast blokować możliwość podania, to on sobie poleciał pierwtu, no przerysowywuje oczywiście, a potem próbował to naprawić, ale to już było za późno. Bo ja już sobie zgrywam, mogę jeszcze ewentualnie do Salaha zagrać. Spójrz, ile tutaj jest możliwości. I z pierwszej piłki ładuję i mamy gola. Simply Cinkciao Ball. I odcinek ten zamkniemy ostatnią finezją, żebyście wiedzieli na pewno, że strzały finezyjne po patchu też są cały czas niezwykle mocne. I właśnie po takiej finezji wygrywamy mecz. Pamiętajcie, byczki, żeby wejść sobie w opis. Pamiętajcie o kodzie Lisek na STS-ie i pamiętajcie, żeby zapisywać się na ten bezpłatny trening, bo naprawdę będzie tam bardzo dużo mięsistych rzeczy i warto, warto. Pobierzcie sobie taktykę, pobierzcie jedną przykładową lekcję z kursu Akademii Liska i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.